Przychodzę do Was dzisiaj z Atlasem Historii. To jest piękna, piękna książka wciągająca, wydawnictwo Nasza Księgarnia. Oni zresztą mają całkiem sporo książek, które tak pięknie ogarniają historię i pokazują z różnych perspektyw. Zaraz Wam opowiem, co tutaj ze szczegółami znajdziemy w środku. Natomiast zanim do tego przejdę, zrobię Wam taką małą podpowiadajkę, bo jeśli macie dzieci, które interesują się historią albo chcecie je zainteresować historią, to jedną z moich ulubionych serii jest również ta z wydawnictwa Nasza Księgarnia. Tak się złożyło, że oni tutaj idą w takie żółte okładki. Na ratunek to jest historia, ale pokazana pod kątem medycyny. Tego, jak leczyliśmy się kiedyś i jak to się stało, że dzisiaj doszliśmy do zupełnie innych wniosków niż na przykład lata temu. Bardzo fajnie wydana i też dla dzieci w wieku szkolnym. Ja myślę, że to będzie 9, 10, 11, 12 lat. Taki przedział wiekowy, więc odstawiam. A z kolei uzupełnieniem tego Atlasu Historii uważam, że jest genialna książka Świat Człowieka, a konkretnie Kompendium Cudów, które wymyślili ludzie. Pokażę Wam, jak to wygląda w środku. W ogóle nie o niej mamy mówić, natomiast jak przeglądałam i czytałam ten Atlas Historii, dwa dni czytałam wciągnięta w ciekawostki, to pomyślałam sobie, że to jest rewelacyjne uzupełnienie. Pokażę Wam jeszcze wielkość, bo wiem, że lubicie sprawdzać, czy Wam to równo będzie na półkach wyglądało. A teraz już zaglądamy do Atlasu Historii. Nie wiem, czy pamiętacie Atlas Mitów tego samego autora. Nasza księgarnia ma teraz właśnie Atlas Mitów i Atlas Historii. O mitach Wam jeszcze opowiem, natomiast dzisiaj skupimy się właśnie na tych ciekawostkach historycznych. No bo to jest tak z historią. Ja przynajmniej jako dziecko zawsze miałam ten problem, że nie do końca potrafiłam to sobie wszystko uporządkować na takiej linii czasu, albo w ogóle uporządkować historyczną wiedzę. Inna sprawa, że no nie było takich fajnych książek z ciekawostkami, jak ja się uczyłam historii, dlatego cieszę się, że dzisiaj są. I mamy tutaj przejście przez dawne kultury, różne światy. Tutaj te rozdziały są podzielone na światy, czyli na przykład mamy świat perski, świat osmański, świat etiopski i tak dalej, amerykański i tak dalej, i tak dalej. W recenzji na blogu Aktywne Czytanie zostawiam też spis treści, ale wymieniłam, normalnie wpisałam też właśnie światy, którymi będziemy się zajmować. Mamy tutaj taki wstęp od autora, który mówi o tym, że no zaczęło się wszystko tak naprawdę rozkręcać w momencie, kiedy dotarliśmy do pomysłu typu rolnictwo. To otworzyło drzwi do bardzo, bardzo wielu no i wynalazków, i zmiany życia, i tego, że można się było osiedlić na stałe, więc rozbudować dookoła tej osady. I teraz pokażę Wam, jak wygląda każdy rozdział. Czego się spodziewać? Mamy tutaj, no pierwszy wzięłam z brzegu, czyli świat mezopotamski. Krótka informacja, jak to wszystko wyglądało, taka dosłownie kilkuzdaniowa, ale myślę, że największym hitem są te takie rozrysowane, bardzo szczegółowe ilustracje, które pokazują ważne momenty historyczne z dziejów danego, no właśnie, świata. I mamy też numerki. Krótki akapit, jeden temat, który ogarniamy a propos właśnie danego świata, i te numerki znajdziecie też na ilustracjach. Więc jeśli mamy na przykład jakąś postać i ona Was zaciekawi, co to jest, kto to jest, co on tutaj robi, to jeżeli nie wiemy, to siup, szukamy jaki to numerek i wszystkiego się dowiadujemy. I tak jest przygotowany każdy rozdział. Każdy z tych światów jest właśnie tak rozrysowany. Oprócz tego w każdym rozdziale są też dodatkowe informacje i dodatkowe ciekawostki. I tu już podkreślam z całą mocą słowo ciekawostki. Będziecie zachwyceni nimi. Ja tam właśnie w recenzji na blogu też Wam kilka podrzuciłam, ale myślę, że no to jest w ogóle kropla w morzu, dlatego że każde zdanie tutaj jest po prostu tak przygotowane, żeby
to nas wciągało, żeby to było dla dziecka interesujące, zastanawiające, ale też, no, żeby właśnie pomagało uporządkować ten historyczny świat, który jest przebogaty, więc ja rozumiem, że to jest trudne. Chcę wam pokazać właśnie ilustrację ze świata egipskiego. Znowu, mamy numerki i mamy rysunki, więc można sobie to wszystko uporządkować, całą opowieść, no po prostu zbudować, ale niektóre ilustracje są przygotowane tak właśnie w pionie, więc to też robi takie wielkie wow, no bo ta książka jest pięknie wydana i jest po prostu duża. O, tutaj z ciekawostek możecie zobaczyć, jak były zapisywane, o, już wam pokazuję, jak były zapisywane imiona niektórych faraonów za pomocą hieroglifów oczywiście, więc jak się przyjrzycie, no coś tam można odczytać. I mamy uproszczony alfabet, wiem, że wiele dzieci bardzo, bardzo lubi odczytywanie hieroglifów, to jest w wielu książkach, ale chcę wam też pokazać jeszcze jedną rzecz. Właśnie między tymi światami, tymi rozdziałami o światach są też takie ciekawostki, są kulinarne, są różne inne ciekawostki i to też pomaga uporządkować, jeśli chodzi o dzieci, no właśnie historyczne informacje. I tutaj mamy zebrane i pokazane, jak to było i ile można było przejść, na początku przejść, a potem przejechać właśnie na przestrzeni dziejów. Człowiek na swoich nogach w ciągu doby, zakładając, że odpoczywa, że je i tak dalej, że nie idzie non-stop 24 godziny na dobę, ale idzie tyle, ile może, mógł przejść 80 km, szacuneczek, imponujący wynik. Natomiast bardzo się to zmieniło na przestrzeni wieków i na przykład samolotem, słuchajcie, możemy zrobić na luzaczku 13 tysięcy km dziennie. No nie wiem, czy na luzaczku, ale da się to zrobić. Mamy potem świat grecki. Tutaj też są, oczywiście, no jak Grecy, to nie możemy uniknąć tematu sportu. Natomiast ja wam tutaj powiem ciekawostkę, którą wyczytałam. Ja zawsze się tak bardziej skupiam na ciekawostkach o babeczkach. Sport dla kobiet. Mężatki nie mogły oglądać igrzysk. Pewnie dlatego, że uczestnicy występowali nago. Ale niezamężne dziewczyny miały swoje własne zawody na cześć bogini Hery, więc to nie jest tak, że zupełnie nic, nic, nic. Idziemy dalej, 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 dalej. Mamy świat perski. O, to jest też super, jeśli chodzi o ubieranie. Znowu takie zestawienie, które, no, daje do myślenia. Z tymi zestawieniami to jest tak, zresztą ze wszystkimi tutaj informacjami, to jest tak, że one są podane w taki sposób, że my możemy sobie je odnieść, porównywać do tego, co znamy z dzisiaj, więc myślę, że dla właśnie dzieci to jest jedna z ciekawszych form poznawania i pokazywania, jak to było historycznie. Świat rzymski, no też myślę, że dosyć dobrze jest nam znany. Ej, a tu wam pokażę fajną ciekawostkę. To jest, ja sobie to tutaj roboczo nazwałam też właśnie w recenzji opisowej, że to jest taki prototyp Twittera, dlatego że no dzisiaj właśnie a propos tego odnoszenia do współczesności, dzisiaj jesteśmy zalewani informacjami, które tak naprawdę żyją przez 5 minut, 2 minuty, godzinę, czasem jeden dzień i potem następna, 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 mamy ich za dużo, wręcz musimy selekcjonować. A tutaj, słuchajcie, w starożytnym Rzymie to był dziennik, taka kamienna tablica, na której no trzeba było napisać ważne informacje, więc zauważcie, kamienna tablica, którą trzeba zdobyć, przygotować, wyryć tam, po prostu wyciosać, nie wiem, wybić informacje i no nie zniknie to w ciągu godziny, nie znikało to w ciągu godziny, tylko zostawało na bardzo długo, było ustawiane na, w takim miejscu publicznym, żeby każdy mógł sobie przeczytać, więc no co, no jest prototyp Twittera, jest, jest informacja, jest. Tutaj mamy, to jest moja działka, bo ja uwielbiam gotować, już wiele razy o tym mówiłam, więc zawsze jak jest coś o gotowaniu, jestem zainteresowana. I słuchajcie, mamy tutaj takie menu z czasów dawnych i co można było zjeść w tym menu, słuchajcie. Zupa gotowana z pieczonego wilczego udźca, cebuli i przypraw. To jeszcze można by było przeżyć. Chociaż teraz mi się przypomniało, że nasza księgarnia wydała piękną książkę 14 wilków i jak sobie tutaj tak porównuję, że mielibyśmy po prostu jeść udziec z tego pieczonego wilka, to może trochę nie. Natomiast
To jest nic. Jest też taka potrawa bobrowy ogon. Zgodnie z tradycją, niektórzy chrześcijanie w pewne dni nie jedzą mięsa poza rybami. Ale ponieważ bobry spędzają dużo czasu w wodzie, uznano, że ich ogony liczą się jako ryby. Zatem można je spożywać w czasie postu. Nie polecam, ale mówię, że jest taka opcja. No i właśnie przechodzimy przez te wszystkie światy i tych ciekawostek jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo wiele. I jasne, że mogłabym się zatrzymywać na... O, tu też muszę się tutaj zatrzymać. Mogłabym się na każdym rozdziale zatrzymywać, bo wszędzie jest coś niesamowitego. I jesteśmy teraz u Turków osmańskich. Patrzcie, jakie oni mieli zapędy. Patrzcie, w sensie tutaj, to jest taka lista, jak oni się tytułowali. Sułtan, jak się tytułował, to wymieniał wszystkie zdobyte miasta, miejscowości, ziemie, jakie kiedykolwiek udało mu się, no właśnie, podbić, ale też jego przodkom. Więc jeżeli ktoś był dobrym wojownikiem i sprawnym, to możecie sobie wyobrazić, ile trwało po prostu przedstawienie takiego sułtana. Niezłe, niezłe. Tutaj mamy świat Inków, znowu ta ilustracja taka pionowa, potężna, robiąca wrażenie. Ale ja tak powoli, powoli zmierzam, słuchajcie, a w tym świecie Inków to też przeczytałam, że oni wykombinowali popcorn. Słuchajcie, potem przechodzimy do Europejczyków, którzy, no wiadomo, podbijali tutaj, odkrywali najróżniejsze nowe lądy, nowe ziemie. I przez całą zresztą tą książkę, nie tylko tutaj, autor też nie ucieka od trudniejszych tematów. To znaczy, jest to książka dla dzieci, myślę, że już trochę starszych niż takie trzylatki. Natomiast nie ucieka od trudnych tematów typu niewolnictwo. Zresztą tam wszyscy pozostali również mieli dużo na sumieniu, można powiedzieć, jeśli chodzi o podboje różnych państw i różnych innych krain, więc nad tym też można się zastanawiać i o tym też można porozmawiać. I jak już tutaj jestem, Etiopia, no to kawa, oni tutaj wykombinowali, jak odkryto kawę. Tak się jaram kawą, gdyż jest ona dla mnie bardzo ważna. Ale zobaczcie tutaj, znowu mamy taką scenkę, gdzie pokazane jest, są napisane różne ciekawostki, jak się leczyło ludzi. I a propos tej książki, o której wcześniej mówiłam, czyli Na ratunek, można to sobie cudownie rozwinąć, po prostu cudownie, więc bardzo Was do tego zachęcam. No i mamy w końcu świat amerykański, który myślę, że już tak dosyć dobrze znamy, bo jest i Święto Dziękczynienia, i wiadomo, że są najróżniejsze odkrycia, które są cudowne, i na przykład Amerykanom zawdzięczamy odkrycie weekendu. Jest świat rosyjski, bardzo pięknie narysowany, muszę Wam pokazać, bo podoba mi się ta ilustracja. I tutaj na przykład w tych ciekawostkach a propos trudnych tematów mamy opisane, jakie było ciężkie życie chłopów w Imperium Rosyjskim, więc to jak najbardziej też. No i mamy świat globalny, to jest taki ostatni rozdział, jak już przeszliśmy przez te wszystkie światy, i możecie się właśnie zastanawiać, czym jest ten świat globalny. I to jesteśmy my, to jest nasza codzienność, to jest to, co się dzieje dzisiaj, to, że my możemy rozmawiać z każdym zakątkiem świata dosłownie w czasie rzeczywistym, nie musi gołąb nieść listów, ani nie musimy nawet wysyłać tych listów. I jasne, że jest mnóstwo rzeczy, które są inspirujące w tym dzisiejszym globalnym świecie, ale są też zagrożenia, o których również warto z dziećmi porozmawiać. I słuchajcie, koniec. Ja mam takie wielkie wow, jeśli chodzi o ten tytuł, więc nie mogę się doczekać, aż przyjdzie do mnie poprzedni atlas, o którym też Wam z radością opowiem. Jeśli macie dzieci, które chcecie zainteresować historią, to te wszystkie książki, które Wam pokazałam, plus to, albo może nawet głównie to jest fajna kombinacja. Szacuneczek dla naszej księgarni.